rozmawiamy z Anną Jadowską, która robi właśnie film z miłości. Porusza Pani w swoich filmach odważne tematy jak na Polskę, czyli i ucieczka kobiety z domu, śmierć generała Sikorskiego, a teraz środowisko twórców filmów pornograficznych. Moim zdaniem to nie są takie strasznie trudne tematy. Myślę, że są o wiele bardziej dramatyczniejsze i gorsze, natomiast zależy, co traktować jako średnią tematów, jeżeli się odnosi do tego, co produkuje telewizja i do tego, czym karmieni są ludzie, czyli do seriali, no to rzeczywiście to są dramatyczne losy. Natomiast myślę, że prawda jest bliższa gdzieś, prawda życia jest bliższa filmom, które ja chcę robić, niż właśnie tym, co jest uznawane za średnią normę scenariuszy i historii opisywanych w telewizji. Bohaterami jest młode małżeństwo, które decyduje się na wzięcie udziału w filmie pornograficznym, żeby ratować swoją sytuację finansową, rozumiem, takie bieżące sprawy. I nie zdają sobie sprawy, bo nie myślą o tym, że może to zepsuć relacje między nimi albo między otoczeniem, a nimi. Czy uważa Pani, że czy jakby takich Pani traktuje jako bohaterów, którzy idą na łatwiznę na początku? Troszeczkę tak. Ten ich wybór nie wynika z jakiegoś dramatu rzeczywiście finansowego, oni nie mają ciężko chorego dziecka. Wynika z takiej tępej potrzeby dotknięcia czegoś niezwykłego, bycia sławnym przez chwilę i też takiego właśnie życia, pójścia na łatwiznę, lekkiego życia. Ci ludzie nie mają w ogóle wykształconych narzędzi dochodzenia do czegoś w procesie. Nie umieją sobie wyobrazić, że mogą krok po kroku zdobyć zawód, tylko gdzieś te nasze społeczeństwo uczy nas, że czas sukces odnieść szybko i w ciągu 5 minut i najlepiej zostać gwiazdą telewizji albo jakiegoś innego show. I oni karmieni takimi informacjami również sobie wyobrażają, że zagrają w tym filmie pornograficznym i ich życie zupełnie jak za dotknięcie czarodziejskiej różdżki się odmieni. Niestety tak się nie dzieje. A tak, którzy są nieznani, początkujący, prawda? Czy nie do końca, nie do końca, dlatego że tę dziewczynę gra Marta Nieratkiewicz, to jest znana z serialu Barwy Szczęścia i ma tam dużą rolę. Ja niestety nie oglądałam nigdy, więc nie wiem, co ona tam gra. A męża gra rzeczywiście chłopak, który nie grał dużo, gra w teatrze w Kielcach, a to jest, myślę, chyba jego taki duży debiut filmie. Myślę, że oni mieli straszną ciekawość przekroczenia rzeczywiście jakiejś takiej granicy bezpieczeństwa. Myślę, że też bardzo się polubili i poznali się dużo wcześniej przed planem i robiliśmy dużo prób, więc czuli się przygotowani do tego. I jak kręciliśmy te takie w cudzysłowie najgorsze sceny, to potem po scenach mówili, że nie było tak źle, że wyobrażali sobie, że będzie ich to więcej kosztowało. Trudną rolę miała natomiast Ania Ilczuk, która grała taką 30-letnią gwiazdę porno. I to była rzeczywiście trudna rola, bo ona była już po przekroczeniu tej granicy moralnej i była troszeczkę po drugiej stronie rzeczywistości, po drugiej stronie pornografii, z której już nie ma wyjścia. I kręciliśmy taką dużą scenę bicia rekordu w liczbie stosunków seksualnych. I to było rzeczywiście wyobrażenie sobie tej sytuacji, przejście mentalnie przez nią, myślę, że dużo ją kosztowało. Postaci kobiece w Pani filmach są zawsze takie mocne bardzo, wyraziste. Czy tutaj też tak będzie? Bo rozumiem, że to jest taka... Troszeczkę ja myślę, że ten film jest opowiadany przez kobiety. Tam jest właśnie ta żona, która decyduje się na zagranie porno w filmie, jest ta gwiazda porno, jest taka 50-letnia, podstarzała gwiazda porno i gdzieś w jakiejś takiej warstwie metaforycznej te trzy postacie jakby stanowią dla mnie oś życia jednej bohaterki, że gdyby życie tej młodej kobiety jakoś źle się potoczyło, albo to, co się stało na tym planie, jakoś jej spodobało, równie dobrze mogłaby skończyć jak właśnie taka starzejąca się gwiazda. Czy jest Pani reżyserką, która stawia na planie raczej znaczy wchodzi na plan z dokładnym, ze wszystkimi ujęciami w głowie, wszystko Pani reżyserowane, czy raczej
stara pani na, albo jest pani otwarta na improwizację, jakieś takie... To i tak, i tak. To znaczy nie wyobrażam sobie przyjść nieprzygotowana na plan, bo to zupełnie jest taka machina, która się porusza za pomocą reżysera i wszyscy muszą dokładnie wiedzieć, co robią. Natomiast gdzieś tam zawsze sobie zostawiam w głowie nawias na improwizację, szczególnie przy tego rodzaju filmie, gdzie rzeczywiście będzie to film aktorski, jeżeli on będzie źle zagrany, to go nie będzie. Zostawiam nawias dla aktorów, no bo oni najwięcej czują i najwięcej wiedzą, co im się tam w głowie wydarza. Jeśli nie, sytuacja nie jest dla nich wiarygodna, która jest kreowana na planie, no to ewidentnie trzeba iść za ich intuicją. Film będzie gotowy na Gdynię? Nie. Ja jestem w tej chwili na początku montażu, no jeszcze przed pierwszą układką, więc jeśli Gdynia w dalszym ciągu jest w maju, no to na pewno nie będzie gotowy na Gdynię. Dziękuję. Dziękuję bardzo.